Ogólnie na polskim rynku mamy obecnie kilka firm carsharingowych. Każda stosuje trochę odmienny regulamin. Zalecam, aby klient przed zapisaniem się do firm przeczytał dokładnie regulamin, zapoznał się z nim i wiedział, jakie ma warunki. Warunki są naprawdę różne. Niektóre firmy obiecują, że klienci w ogóle nie są obciążani, inni mają z góry nałożone górne limity kar za uszkodzenie samochodu z własnej winy. Są firmy, które mają 1000 zł, 2000 lub więcej. Klienci firm carsharingowych z reguły wypożyczają niższej klasy samochody niż klienci wypożyczalni tradycyjnych. Dlatego z reguły ta opłata za uszkodzenie samochodu jest niższa. Chciałbym też zwrócić uwagę, że nie od wszystkiego klient jest ubezpieczony. Jeśli na przykład wystąpią takie sytuacje, że kierowca będzie pod wpływem alkoholu, ucieknie z miejsca zdarzenia lub jest nieuprawniony do prowadzenia pojazdem, to wtedy odpowiada za całość. Ale to są sytuacje, które są typowe dla ubezpieczenia autokasku. Oczywiście samochody są ubezpieczone od szkód odpowiedzialności cywilnej. Jeżeli my pojedziemy autem carsharingowym i zrobimy jakąś szkodę plus szkodę na osobie, to jesteśmy w pełni zabezpieczeni. Chciałbym tutaj zaznaczyć, że klient auta carsharingowego powinien jeździć i czuć się bezpiecznie. Wiele osób myśli sobie, że jeśli wsiądę do auta, to za chwilę będę za coś obciążony. Nie, tak w ogóle nie ma. Małe szkody, jak jakieś drobne porysowanie czy wgniecenie, nie jest w ogóle w carsharingach rozliczane. Firmy zajmują się tylko dużymi szkodami, które są udowodnione i jest ewidentna wina klienta.